Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarium. Mam nadzieję, że już teraz wszystko dobrze słychać. Będę wdzięczny za jakiś sygnał. O, widzę, że tak, okej. To też jest sygnał dla nas. Będziemy też dostępni na Facebooku. W związku z tym jeszcze poczekamy dosłownie minutkę. Ja dostanę sygnał od koleżanek, które nas wspierają od strony technicznej, że jesteśmy też na Facebooku. Ani to, jeśli mnie słyszysz, a powinnaś mnie słyszeć, to daj mi tylko znać, czy jesteśmy już dostępni na Facebooku, tak żebyśmy mogli zacząć i z uczestnikami, którzy tutaj z nami są na platformie Click Meeting i w grupie, która jest z nami na Facebooku. Za chwilę będziemy zaczynali. Od razu, no właśnie, zanim powitam Państwa oficjalnie, bo jeszcze widzę, że kolejne osoby nas dołączają, to od razu dam znać, że jeżeli macie Państwo problemy techniczne związane z tym, że nie do końca dobrze słychać lub nie do końca dobrze widać, to zachęcam Państwa do przeniesienia się na Facebooka, na naszym profilu pod adresem facebook.com/fundacjaceo. Można też śledzić nasze webinarium i Facebook wymaga trochę niższego transferu danych. W związku z tym, jeżeli łącze internetowe nie jest wystarczające, żeby dobrze transmitować nasze nagranie przez Click Meeting, to prawdopodobnie będziecie tam Państwo mogli spokojnie skorzystać z tego naszego webinarium. Także tyle tytułem takiego technicznego wstępu. I myślę, że możemy zaczynać. Więc raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jędrzej Witkowski, jestem prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej i mam przyjemność w imieniu CEO powitać Państwa na naszym kolejnym webinarium. Tym razem spotykamy się, by porozmawiać o ocenianiu. O ocenianiu, które wspiera zdalną edukację, wspiera zdalny proces uczenia się. Wcześniej rozmawialiśmy o wielu innych aspektach zdalnej edukacji i nagrania z tych webinariów, w których w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób już wzięło udział, znajdują się na naszym blogu. Zapraszam Państwa w związku z tym na tego bloga, tam będzie można się z nimi zapoznać i już teraz można się z nimi zapoznać. blog.ceo.org.pl, tam w zakładce Edukacja zdalna cała masa materiałów i inspiracji na temat tego, jak edukację zdalną prowadzić. A dzisiaj o ocenianiu. Będziemy mówili w dużej mierze o ocenianiu kształtującym, bo jesteśmy w Centrum Edukacji przekonani o tym, że to jest taka formuła, która najlepiej służy edukacji, w szczególności tak naprawdę edukacji zdalnej, ale będziemy też mówili o tym, jak połączyć ocenianie kształtujące z koniecznością wystawienia stopni na świadectwie i z takimi praktykami związanymi z wystawianiem ocen cząstkowych, bo oczywiście gro nauczycieli takie oceny również wystawia. Jesteśmy tutaj w dosyć dużej zróżnicowanej grupie. Pewnie około 1,5 tysiąca osób w sumie. Nasze webinarium jest skierowane do dwóch grup nauczycieli, więc o tym chciałbym Państwu tylko powiedzieć. Z jednej strony do nauczycieli, którzy się nie zetknęli z ocenianiem kształtującym, więc będzie trochę podstaw, ale z drugiej strony też do nauczycieli, którzy ocenianie kształtujące znają, ale na razie nie mają pomysłu, jak stosować to ocenianie kształtujące w nauczaniu zdalnym. Także mamy nadzieję, że dla tych dwóch różnych grup uda nam się odpowiednie, adekwatne pomysły i wskazówki Państwu przekazać. Zachęcam do aktywności na czacie. Widzę tu pytanie, jak długo potrwa webinarium. Webinarium jest zaplanowane na 1,5 godziny. Jeżeli nie możecie Państwo tyle poświęcić czasu, to zapraszamy potem, bo będzie dostępne nagranie z tego webinarium. Od razu też powiem, że będzie można otrzymać zaświadczenie. Informacje o tym, jak to zaświadczenie uzyskać, będą umieszczone w poście właśnie na blogu CEO, tam gdzie będzie nagranie z webinarium, tam też będzie można przez najbliższe kilka dni pobrać zaświadczenie z tego webinarium.
tak żeby nam te pytania o zaświadczenia tutaj już nie mieszały na czacie. Zachęcam do dzielenia się pytaniami i inspiracjami właśnie na czacie. Cieszę się, że Państwo się witacie z bardzo różnych miejsc w całym kraju. Ja za chwilę oddam głos naszym prelegentom. Dzisiaj będą z nami trzy osoby. Danuta Sterna, ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, a od kilkunastu lat już z nami w Centrum Edukacji Obywatelskiej, ekspertka docenienia kształtującego i autorka wielu książek na ten temat. Agnieszka Wenda, nauczycielka języka polskiego w niepublicznej szkole podstawowej imienia Juliusza Werna w Warszawie, i Leszek Olpiński, fizyk, informatyk i etyk ze szkoły podstawowej nr 27 w Poznaniu. W takiej grupie z takimi ekspertami Państwa za chwilę zostawię. Raz jeszcze zapraszam do tego, żeby dzielić się swoimi komentarzami tutaj i w czacie na ClickMeetingu i w komentarzach na Facebooku. I raz jeszcze uspokajam, jeżeli macie Państwo problemy techniczne, to zapraszam z ClickMeetingu na Facebooka, tam będzie troszeczkę łatwiej, a jeżeli komuś się nie uda, to na pewno będzie można całe webinarium obejrzeć również bezpłatnie na naszym blogu, także tam też można się po inspirację kierować. I zapraszam już teraz Danutę Sternę, która opowie o programie naszego webinarium i będzie prowadziła jego pierwszą część. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy tutaj i usłyszymy, co pewnie nawet ważniejsze, Danusie. Potrzebujemy dosłownie jeszcze chwileczki i Danusia powinna być z nami. Ja już jestem. Super. Dzięki w takim razie. Oddaję Tobie głos, Danusiu, a sam się wyłączam. Życzę Państwu inspirującego czasu razem z naszymi ekspertami. Witam Was serdecznie. Ogromnie się cieszę, że tyle osób przyszło rozmawiać o ocenianiu. Oczywiście ja bardzo jestem zwolenniczką oceniania kształtującego i będzie troszeczkę na ten temat, ale tutaj chciałam Wam przedstawić program, jaki Wam przygotowaliśmy. Po pierwsze, będziemy mówili w ogóle o funkcji oceniania. Po co w ogóle ocenianie w szkole? Może nie jest potrzebne, ale też pokażemy, co powinno spełniać. Drugie, to jest pełna informacja zwrotna w zdalnym nauczaniu. To znaczy, jak to robić, żeby informację zwrotną móc przekazać uczniom. Jak ocenianie kształtujące może pomóc w zdalnym nauczaniu? To będzie następny temat. Potem będzie sposoby stosowania informacji zwrotnej w zdalnym nauczaniu i o tym będziemy mówili, o kilku formach takiej informacji zwrotnej, form przekazywania tej informacji zwrotnej. Następny punkt to będzie e-portfolio, ale właściwie w dużej części też się skupimy na zeszycie, który może być zdalnie prowadzony. Następny punkt to jak pogodzić z wystawianiem stopni na koniec semestru i z WSO. I to myślę, że bardzo Was będzie interesowało, wszystkich nas interesuje w tej chwili, bo nikt nie wie, jak to zrobić. Powiem szczerze, że również nie wiedzą też nawet w Stanach Zjednoczonych, jak to zrobić, dopiero się zastanawiają, więc my nie jesteśmy gorsi. I na koniec będzie od czego zacząć, żeby z tym ocenianiem sobie poradzić sensownie. I teraz bardzo bym poprosiła Anito, żebyś nam włączyła ankietę, a chciałabym, żebyście tę ankietę wypełnili, dlatego że chcielibyśmy się zorientować, ile osób jest za pan brat z ocenianiem kształtującym, a którzy dopiero zaczynają, żebyśmy wiedzieli, do kogo mówimy. To bardzo proszę, chwila na wypełnienie. Nie wiem, czy wszystkim się już udało. O, bo jest ktoś, Jolanta napisała na czacie, że nie stosuje. I fajnie, to znaczy, że będziemy wiedzieli, o czym mamy mówić bardziej. Czy ani to moglibyśmy już znaleźć jakieś podsumowanie? No, słuchajcie, jest nas w ogóle 904 osoby. Wow, odpowiedziało 567 i z tego, co tutaj jest pokazane, jak sobie przesuniecie, to okazuje się, że nie zna 63 osoby.
Znam koncepcję, ale nie stosowałem, to jest 16%. Znam koncepcję i stosuję na części lekcji 37, ale okazuje i 15% jest tych, którzy stosują na wszystkich swoich lekcjach. Czyli sytuacja jest mocno zróżnicowana. Najwięcej jest tych, którzy stosują na części lekcji. Bardzo ważna informacja dla nas jako prezenterów. I teraz chciałabym przejść do następnego slajdu, tylko muszę to... Anita, jakbyś mogła nam to zlikwidować, o właśnie, to ja tutaj przejdę. I chciałam opowiedzieć o funkcji oceniania w szkole. Dla mnie ocenianie ma przede wszystkim pomagać uczniowi się uczyć. I to właściwie też jest zawarte, słuchajcie, w rozporządzeniu o ocenianiu. Ono ma tą funkcję pomagania uczniowi się uczyć. Może to nie jest taka popularny cel, bo czasami myślimy o tym, że to może motywuje to ocenianie, może stopnie czy coś takiego, ale główny cel oceniania to jest pomóc uczniowi się uczyć. I właściwie ono jest bardzo potrzebne, ocenianie w procesie uczenia się, dlatego że jeżeli wyobraźmy sobie, że na przykład macie się nauczyć języka i w ogóle nie macie z nauczycielem nic wspólnego, nie macie możliwości dostępu i uczycie się z kartki czy tam z książki, no to oczywiście, jeżeli nie będziecie mieli informacji, czy dobrze wymawiacie, jak to się czyta albo cokolwiek, to się nauczycie źle. W związku z tym każdemu oczywiście potrzebne jest ocenianie i dlatego mówimy, że ono ma pomóc się uczyć. Jakie mamy funkcje tego oceniania? Więc po pierwsze, to ma być informacja zwrotna dla ucznia o jego pracy. Nie o nim, nie o jego zdolnościach, być może, tylko o jego pracy, jak on pracuje. I to tutaj możemy widzieć takie trzy możliwości. Po pierwsze, komentarz do pracy ucznia, czyli ocena kształtująca. My mówimy o takiej pełnej, jeżeli mówimy w ocenianiu kształtującym o pełnej informacji zwrotnej, to ona ma zawierać właściwie trzy elementy. Po pierwsze, ma powiedzieć, co uczeń zrobił dobrze. Drugie, ma powiedzieć, co uczeń powinien poprawić i jak powinien poprawić. I powiedzmy sobie, ta trzecia rzecz to jest taka, w niektórych sytuacjach, w których warto, to jak uczeń powinien dalej pracować. No oczywiście do takiej informacji zwrotnej będziemy o niej więcej mówić, potrzebne są kryteria sukcesu, bo tak to nie wiadomo, do czego się odnosimy. Drugie to jest, druga funkcja jak gdyby oceny, to jest stopień oceniający pracę ucznia, no czyli ocena sumująca. No i to z tym my wszyscy się mocno borykamy i mamy, przeważnie jak ja rozmawiam z nauczycielami, to nie lubią stawiać stopni, no ale na przykład na koniec roku musimy tę ocenę wystawić, więc to mamy. No, co ona daje? Ona na pewno nie daje tej informacji, o której mówimy wcześniej, to znaczy nie mówi o tym, co zrobiłem dobrze, co źle, jak powinienem poprawić, tylko po prostu mówi, jak moja praca różni się od ideału, albo jak ja się plasuję na tle klasy. No, wtedy oczywiście, no powiedzmy sobie, wszyscy mnie dostali trójki, a ja dostałem dwójkę, to znaczy, że gorzej. I to jest druga funkcja, o której będziemy też mówili, jak pogodzić, bo jednak na koniec roku musimy tę ocenę wystawić. No i w klasach wyższe niż 1-3, bo w 1-3 bardzo proszę, możemy tego nie robić. No i trzecia forma to jest informacja dla rodzica o postępach jego dziecka. No szczególnie jeżeli mamy uczniów w klasach 1-3, to rodziców powinniśmy zdecydowanie zaangażować w tą naukę i warto by było tak podać tę informację zwrotną, żeby rodzice ją też zrozumieli i żeby ją wykorzystali do tego, żeby pomóc dziecku się uczyć. Czyli tutaj mamy takie trzy funkcje tej informacji zwrotnej dla ucznia o jego pracy. Ale jest jeszcze jedna funkcja, o której chciałam koniecznie powiedzieć, bo ona według Johna Hattiego, który jest chyba największym badaczem edukacyjnym w świecie, jest właściwie tym czynnikiem, który wpływa najwięcej na wyniki nauczania, na poprawę wyników nauczania. To jest informacja, którą nauczyciel z tego ma na temat tego, jak powinien modyfikować swoje nauczanie, co jego uczniowie już wiedzą. I to my nazywamy nauczanie kształtujące, może masło maślane, ale o to chodzi. Czyli po prostu z informacji zwrotnej, którą daję uczniom, ja sama jako nauczyciel dostaję informacje, co już oni umieją, a czego nie. I to jest bardzo istotne, gdyż jeżeli nie patrzymy na to, to wtedy możemy zostawić wielu uczniów, zgubić po prostu. To tyle na temat funkcji oceniania,
A teraz przejdę dalej do tego slajdu, jak pracować z informacją zwrotną w zdalnym nauczaniu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak rozmawiałam z różnymi nauczycielami, którzy zaczęli próbować dawać informację zwrotną, znaczy z tym, którzy są przekonani do informacji zwrotnej, to okazało się, że oni się prawie wykończyli, dlatego że dawali do wszystkich prac codziennie, wszystkim uczniom. No to kochani, to oni mieli po prostu pracę od rana do wieczora i no i to jest, no, w zdalnym nauczaniu trzeba się bardzo zastanowić, wybrać te prace, które będą podlegać ocenie poprzez informację zwrotną. Wyobraźcie sobie, że jeśli prowadzicie zdalną lekcję i ona jest cały czas z uczniami, to wy nie możecie zajrzeć do tych zeszytów, co oni tam kombinują, do wszystkich przynajmniej, no do części może tak, ale do wszystkich nie, czy do tej pracy na bieżąco. No do części możecie, ale możecie również to robić pokazując, jak praca powinna wyglądać zrobiona, sprawdzając, czy tak zrobili, więc to jest w porządku. Tutaj nawet to chyba że chcecie zadać jakieś zadanie, które oni robią sami w domu. No i tutaj, prawda, po lekcji. Albo nie macie na przykład połączenia zdalnego i po prostu przesyłacie im materiał do zrobienia tak zwanego. No i w tym momencie trzeba się zdecydowanie zastanowić, jakie ja zadania zadaję, dlatego że jeżeli ja mam dać informację zwrotną do wszystkich zadań, które były podczas lekcji robione albo zadane do domu, no to po prostu jest to niewykonalne. Więc tutaj to jest też taka nauka, może nas zdalne nauczanie nauczy, że warto dawać takie zadania, z których faktycznie uczeń pokazuje, że myśli, że a nie tak nie sprawdzające, tylko takie, bo do takich warto dawać informacje zwrotne. Drugi punkt to jest stosować ocenę koleżeńską i samoocenę w miejsce informacji zwrotnej nauczyciela. Będziemy o tym mówić. Będzie Agnieszka mówiła właśnie o tych dwóch formach, ale to jest też ratunek dla nas. Po pierwsze, ocena koleżeńska, czyli niech oni się sami ocenią. Nawet często to jest dla uczniów dużo bardziej korzystne, dlatego że ocenia ich na podstawie oczywiście kryteriów wcześniej pokazanych albo wzorca, którym przedstawiamy. Ocenia ich kolega lub koleżanka, czyli też odzywa się do nich tym samym językiem zrozumiałym. No i troszeczkę może jest bezpieczny, że się nie pokazuje, tylko pokazuje się koleżance czy koledze, a nie nauczycielowi. A inna forma to jest samoocena, czyli ja sobie sama daję informację zwrotną. Oczywiście też muszę mieć kryteria i muszę wiedzieć, jak ta praca powinna wyglądać, bo jeżeli nie wiem, no to nie, trudno mi się do niej odnieść. I to jest taki naprawdę pomoc, duża pomoc, że informację zwrotną nie musi zawsze dawać sam nauczyciel. Następny punkt to jest odnieść się do informacji zwrotnej tylko do wcześniej ustalonych kryteriów sukcesu. Właśnie, czyli my mamy taką tendencję jako nauczyciele, żeby oceniać wszystko. No bo jeśli on napisał coś, nie, na przykład na matematyce zrobił błąd ortograficzny, no to przecież moje nauczycielskie serce nie wytrzymuje i muszę mu podkreślić ten błąd. I to zaciemnia w ogóle mu obraz temu uczniowi. On ma tyle pokreślonego, tyle ma wskazówek i tak dalej, on po prostu nie jest w stanie skonsumować tej informacji zwrotnej. Dlatego trzeba najpierw określić kryteria sukcesu i tylko do nich się odnieść. W porządku. Oczywiście jest ten kłopot, że czasami może rodzice popatrzą i powiedzą, no pani nie podkreśliła żaby przez RZ i co, pani pewnie nie wie, jak się żaba pisze. No i to jest, konieczne jest, żeby wytłumaczyć rodzicom, że my oceniamy tylko to, co żeśmy ustalili wcześniej. Następna sprawa to jest ograniczyć komentarz tylko do dwóch wybranych aspektów na przykład, czyli że tylko o dwóch rzeczach powiemy, tylko dwie rzeczy swojej pracy będę oceniać, a reszty nie, dlatego że to jest za dużo. To polega na tym, żeby uczeń potrafił skonsumować tę informację zwrotną, odnieść się do tych dwóch rzeczy, poprawić te dwie rzeczy. Jak mu wskażemy, że ma 10 rzeczy źle, to naprawdę to tylko pobożne życzenie, że on je wszystkie poprawi. Po prostu to jest za dużo. I ostatnie to jest wybrać skrócone formy informacji zwrotnej. Ja bardzo lubię i też nauczyciele stosujący oceniania kształtujące bardzo lubią taką formę pod tytułem dwie gwiazdy, jedno życzenie. I to ona się bardzo sprawdza na przykład w ocenie koleżeńskiej. Czyli dajemy uczniowi taką możliwość, że oceniamy tylko, zauważamy tylko dwie rzeczy, które były zrobione dobrze i jedną rzecz, która była zrobiona
no, która wymaga poprawy, jak gdyby. I teraz zapraszam Leszka. Leszek dalej będzie opowiadał o swoją część. Proszę cię, Leszku. Chwilkę, mam nadzieję, że zaraz będzie mógł do nas dotrzeć. Pani Aneta napisała, witamy w XXI wieku. Wiemy, że wszyscy mamy teraz sporo problemów z technologią, no ale też wszyscy się jej na nowo uczymy. Więc prosimy o chwileczkę jeszcze cierpliwości i powinniśmy za chwilę być z wami i będziemy mogli kontynuować nasze webinarium. Widzę już Leszka jako prezentera. Leszku, spróbuj włączyć dźwięk i obraz, żebyśmy mogli dalej działać i kontynuować nasze spotkanie. Halo. Dobra, tutaj koleżanka mi podsunęła taką informację, że jeżeli chcecie zadać pytanie Państwo w oknie naszego czatu po prawej stronie na dole, to macie tutaj takie dwie opcje. Możecie albo wysłać wiadomość, albo kliknąć na ten znak zapytania. Wtedy to pytanie nam się pojawi też jako prowadzącym w bardziej tutaj wyraźnie będzie pojawiało się na naszym czacie, żeby po prostu było bardziej widoczne. Leszku, według tego, co widzę przed sobą, powinniśmy cię przynajmniej słyszeć, jeżeli nie widzieć. Czy dobrze zakładam, że jesteś z nami? Opadło pytanie, czy otrzymamy zaświadczenia. Na pewno Państwo otrzymacie zaświadczenia. Będzie można je pobrać na naszym blogu pod adresem blog.co.org.pl. Tam będzie nagranie z webinarium i w tym poście z nagraniem będzie też można pobrać zaświadczenia. Przesuwam sobie jeszcze w górę do tych pytań, które od Państwa padły. Okej. Danusia, czy ty jesteś z nami ewentualnie, albo Agnieszko, bo jeżeli nie uda nam się połączyć z Leszkiem przez kolejne dwie minuty,
to będziemy Was prosili o to, żebyście kontynuowały. O, Leszek jest. Nie wiem, dlaczego, Leszku, nie widzimy Cię i nie słyszymy. Powinno być OK. Zobaczymy. O, teraz Cię widzę, Leszek. O, właśnie słyszę, że jestem słyszalny. W takim razie problem. Halo, Leszku. Jak oceniać jak ocenianie. To są dwoje, czy to jego slajd? To jedno. Taką rzecz. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie, że dzień dobry, dzień dobry. Ja nie wiem, czy mnie słychać i czy mnie widać. Mamy jakieś problemy techniczne. A czy mnie słychać też? No to z jakichś powodów tak się wydarzyło, że teraz prawdopodobnie ja poprowadzę to spotkanie. W związku z tym pozwolę sobie troszeczkę też to, co zaczął mówić Leszek, o tym też powiedzieć, żebyśmy mogli w taki płynny sposób przejść do dalszej części. Też zacznę od przywitania się i od przedstawienia. Tutaj już Jędrzej przedstawił mnie, ale ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ja jestem nauczycielem i staram się to, o czym będę tutaj mówić do Państwa, wdrażać i robić to na co dzień. I bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że mówimy o ocenianiu w kontekście nauczania zdalnego, bo to jest strasznie trudne i musimy co do tego sobie to jasno powiedzieć, że na pewno to ocenianie z chwilą, kiedy zaczęliśmy, oceniać, to ocenianie z chwilą, kiedy zaczęliśmy pracować zdalnie, no nabrało zupełnie innego charakteru. Tutaj Danusia już zaczęła mówić i o ocenie koleżeńskiej, i o informacji zwrotnej. To nie jest łatwe, żeby to robić zdalnie, ale z całą pewnością nie jest też łatwe takie ocenianie w formie sumującej, bo wiemy, ile różnych trudności to nastręcza. W związku z tym my uważamy i naprawdę
wierzymy w to i widzimy, że w momencie, kiedy zaczynamy pracować informacją zwrotną, to w tym momencie rzeczywiście zaczyna mieć sens to, co robimy z uczniami, czyli zaczyna mieć sens taka praca i w ogóle dawanie informacji zwrotnej opartej na zaufaniu. Tutaj Leszek o tym też zaczął mówić, myślę, chociaż ja nie wiem, czy udało mu się o tym powiedzieć, o tych pozytywnych relacjach opartych na zaufaniu, więc to ocenianie kształtujące w kwestii relacji jest absolutnie fundamentalną sprawą i wszyscy teraz mówimy o relacjach, w ogóle relacje są słowem na pierwszym miejscu, które się odmienia przez wszystkie przypadki, tylko teraz pytanie, jak to zrobić? Wszyscy wiemy, że te relacje mają być dobre, ale jak zrobić, żeby one rzeczywiście były dobre? W związku z tym my uważamy, że dzięki informacji zwrotnej, dzięki ocenianiu kształtującemu, a w szczególności informacji zwrotnej, można dbać o te relacje. Zapewne nie uda się stworzyć relacji teraz, gdybyśmy chcieli zacząć od zera. Byłoby to bardzo trudne, może nie tyle, że niemożliwe, ale byłoby bardzo trudne. Natomiast jeżeli gdzieś już mamy coś rozpoczęte, kiedy zaczęliśmy coś już budować z dziećmi, to teraz pracując ocenianiem kształtującym, a więc właśnie informacją zwrotną, doceniającą, wspierającą, mamy szansę na to, żeby te relacje podtrzymać i cały czas jeszcze budować. Kolejną rzeczą jest odejście od rywalizacji na rzecz współpracy. O tym też warto powiedzieć, że filozofia oceniania kształtującego, ona w bardzo dużym stopniu odchodzi od ocen tych sumujących, o których mówiła Danusia, ponieważ te oceny sumujące w bardzo dużym stopniu opierają się jednak na tym elemencie porównywania się. To jest jakoś jedna z głównych funkcji, która w ocenie sumującej ma znaczenie. Jeżeli ja dostałem piątkę, to znaczy, że to jest lepiej od tych, którzy dostali czwórkę i tak dalej. Jeśli trójka, no znamy taką sytuację, że jak ja dostałem trójkę, a wszyscy jedynki, to ta ocena jest super, ale jeżeli ja dostaję trójkę, a wszyscy pozostali dostali piątkę, to już ta ocena nie jest super, więc generalnie sama informacja zwrotna powoduje w bardzo dużym stopniu to, że ja nie porównuję się do innych, tylko myślę o sobie i o swoim rozwoju. Kształtowanie wiedzy, czyli rozumienie informacji zwrotnej zamiast zapamiętywania, to jest też bardzo ważna rzecz, przy czym warto dodać, że dosyć często, kiedy mówi się o informacji zwrotnej, mówi się o tym, żeby przez cały czas właśnie dawać taką wspierającą informację. Oczywiście taką informację zwrotną dajemy do właśnie tych momentów, kiedy staramy się tę wiedzę kształtować, a nie tyle zapamiętywać coś, czy dawać dzieciom coś do zapamiętania. Wtedy warto po prostu dać taką zwykłą informację, czy dziecku się udało zapamiętać, czy nie, czy jeszcze musi coś dodać. Widzę Dobrze. Już Leszka. Widzę, więc... czy mnie słychać w tej chwili? Czy mnie słychać i widać? Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Przepraszam za jakieś były problemy techniczne po mojej stronie łącza internetowego, musiałem się przełączać ponownie. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Głos, Leszku. Dobrze. To, co chciałbym jeszcze w tym momencie tutaj w pracy podkreślić, to jest kwestia tego, że nasza praca, nasza ocena kształtująca daje możliwość zmodyfikowania naszych działań, czyli możliwość tego, że my inne metody, inne pracy. To jest ważne, żebyśmy refleksyjnie do tego, co pytania, które dzieje. Praca, która ewidentnie tu, ja robię w ten sposób, że oczywiście ta informacja udzielę. To jest praca. Dobrze, przejdźmy dalej. Czyli kolejny nasz punkt. Słyszę, że w takim razie będę
dalej to zrobić. Nie wiem, co się dzieje. Jakieś zawieszenie. Słucham. Nie pytasz, czy mi przepraszam za problem techniczny, przerywam znowu myszę. Zapytam teraz, czy mnie teraz słychać? Okej, dziękuję. Słuchajcie, postaram się powiedzieć to, co też jeszcze było zaplanowane dla Leszka, bo chyba jednak mamy dosyć poważne problemy techniczne. Prawdopodobnie, jak wiemy teraz, kiedy wszyscy uruchomili nauczanie zdalne i właściwie życie się przeniosło do internetu, to łącza są na tyle słabe, że ciężko jest no, uzyskać dosyć wysoką jakość połączenia. Dlatego no, myślę, że też w jakiś sposób jesteśmy tutaj też w trudnej sytuacji. To też pokazuje takie sytuacje, kiedy prowadzi się lekcje z uczniami, są to lekcje zdalne. Ja też kilka razy miałam taką sytuację, że po prostu nagle łącze się przerwało i też w naturalny sposób czasami niektóre rzeczy musimy no, w trudniejszych warunkach, ale przeprowadzić. Natomiast chcielibyśmy teraz przejść do takich konkretów dotyczących właśnie form oceniania i co ma szczególny sens, jak je stosować w nauczaniu zdalnym. Łączymy tutaj kilka funkcji, to znaczy staramy się powiedzieć w ogóle, czym jest ocenianie kształtujące, ponieważ było widać w tej ankiecie, że mniej więcej 1/3 z nas ma nieduże doświadczenie z ocenianiem kształtującym. Więc ja chciałabym powiedzieć, dlaczego naszym zdaniem warto jest w ogóle, warto jest to robić i warto się zastanowić nad tym, żeby nawet jeżeli ktoś do tej pory nie stosował ocenianie kształtującego, czy jakiegoś elementu, powiedzmy w postaci informacji zwrotnej, dlaczego warto to zrobić teraz? Teraz, wtedy, kiedy mamy te trudniejsze relacje, wtedy, kiedy często nasza relacja opiera się tylko i wyłącznie na tym, że możemy coś zrobić korespondencyjnie. W świetnej sytuacji są nauczyciele, którzy mogą uruchomić wideoczaty, bo rzeczywiście to też bardzo ułatwia w tym, żeby podtrzymywać te relacje, bo wiemy, że jednak to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy się możemy zobaczyć, więc w takich sytuacjach jest nam troszkę ciężej dotrzeć do ucznia i trochę ciężej taki naprawdę, nazwijmy to, sprawiedliwy, miarodajny, obiektywny, może to będzie najlepsze słowo, sposób ocenić to, co on robi. I wtedy w sposób taki bardzo wyraźny widać, że informacja zwrotna, która składa się tutaj, jest na tym slajdzie napisana w pierwszym punkcie, z tego, co było dobre w pracy, co wymaga poprawy. Słyszalny. Dobrze, jeżeli jestem słyszalny, to w takim razie będę bez wizji. Tutaj jest jakiś problem z transmisją. Nie wiem, czemu się tak to dzieje. Dobrze. Jak to, co możemy powiedzieć o informacji zwrotnej od nauczyciela, czy jak tą informację zwrotną powiedzieć? Pełna informacja zwrotna powinna takie 4 elementy zawierać. Czy dobrze, żeby zawierała takie 4 elementy, czyli powiedzieć to, co jest dobre w pracy ucznia, czyli
podkreślić jego dobre elementy w jego pracy. Druga rzecz, powiedzieć o tym, co wymaga poprawy, jak to poprawić i udzielić wskazówki do dalszej pracy. Moim zdaniem bardzo ważne jest podkreślenie elementów pozytywnych, czyli informacja zwrotna powinna być taka, aby uczniowi dawać wskazówki, pozytywne wskazówki do dalszej pracy i podkreślać to, co zrobił dobrze. Czyli podkreślamy w informacji zwrotnej, podkreślamy elementy pozytywne. I to są bardzo ważne elementy w ocenianiu na odległość, pracy na odległość, dlatego że one motywują ucznia, czyli pozwalają uczniowi uzyskać lepsze rezultaty. Ja sam używam pewnej techniki, którą nazwać można byłoby techniką kanapki, czyli taką, którą też znamy z psychologii, jeśli idzie o informację zwrotną. Czyli zaczynam od tego, co jest pozytywne, od tego, co uczeń zrobił dobrze, jak, co wykonał dobrze, jakie ma osiągnięcia. Następnie wskazuję, co wymaga poprawy, jak można byłoby to poprawić. I na końcu znów wracam do pozytywnych elementów, czyli zachęty poprzez pokazanie możliwości poprawy. Ten trzeci element jest równie ważny, tak żeby ocena zawarła się w tym, co jest dobre, tak żeby pokazała pozytywne aspekty pracy ucznia, bo to jest element główny, element motywujący. Te korzyści osiągamy, mówiąc o edukacji zdalnej. I ja w takim razie przekazuję już głos pani Agnieszce. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Ja nie będę widoczny już na pewno w trakcie tego naszego spotkania. Dzięki, Leszku. To tutaj ja jeszcze wrócę do tego, co tak zaczęłam o tym mówić, że rzeczywiście ta czteroelementowa informacja, o której teraz powiedział Leszek, ona się składa z tych elementów, które przede wszystkim, i to chyba jest najważniejsze, czym się różni informacja zwrotna, ta nasza, którą stosujemy w ocenieniu kształtującym, od innych informacji zwrotnych, bo ja nie, to znaczy wiem, że wielu nauczycieli stosuje informacje zwrotne. Często mówimy uczniom, co zrobili źle, jak mają dalej pracować. O tym myślimy, naprawdę o tym myślimy. Ja znam bardzo wielu nauczycieli i wiem, że każdy z nich stara się pomóc uczniom, ale bardzo często zapominamy o tym, że jednak, żeby ta informacja zwrotna miała głębszy sens i żeby budować coś, o czym mówimy tutaj, co podkreślamy właściwie wszyscy jednym głosem, czyli budować relacje, musimy nie zapominać o docenianiu. I informacja zwrotna ma taki przede wszystkim sens, żeby docenić ucznia. Żeby docenić ucznia. I jeżeli się niejednokrotnie zastanawiamy nad tym, jak budować te relacje, no bo tyle osób o tym mówi, o relacjach, jak je budować, no to to jest dla nas taki najważniejszy sposób. Doceń ucznia, doceń to, co on robi, doceń nawet jeżeli to jest czasami trudne, żeby znaleźć gdzieś te elementy, bo z naszej przestrzeni, z naszego tutaj punktu widzenia często widzimy, kurczę, on zrobił tak mało, zrobił to za szybko, albo nie oddał, albo oddał połowę tego, co powinien oddać, ale pomyśleć o tym, że jednak to zrobił, że nie znamy całego kontekstu, całej sytuacji. Spróbujmy zobaczyć, co zrobił dobrze, nie myślmy tylko i wyłącznie o tym, co jest tej pracy negatywne. Wiem, że ma to duże znaczenie, bo z perspektywy nauczyciela wiemy i sami wiemy, że jeżeli ktoś nam powie, co poprawić, to wiemy, jak pracować dalej. Ale ciężko jest pracować dalej, jeżeli dostało się tylko taką informację polegającą na tym, że zrobiłem tyle rzeczy źle. Naprawdę, jeżeli zaczniemy od tego i dostaniemy informację, w której mamy wiedzę, co zrobiłem dobrze, to zupełnie inaczej
podchodzę również do tego, jak to poprawiać. I coś, co jest teraz ważne z perspektywy naszego zdalnego nauczania. Sytuacja jest trudna, o tym już powiedziałam, ale wiele jest sytuacji, w których uczniowie w zdalnym nauczaniu, czasami właśnie tak nam się wydaje, że my nauczamy zdalnie, bo daliśmy dzieciom jakieś zadania do zrobienia i uczniowie zostają z tymi zadaniami, mają je zrobić, jest coś w podręczniku, więc może się dziecko nauczyć. No niestety jest to bardzo trudne, a wręcz można by było powiedzieć niemożliwe. Często jest w tym realnym nauczaniu, w tym stacjonarnym, nazwijmy to, nauczaniu, dzieci w ciągłym kontakcie z nami mają trudność zrozumieć, co jest z wykładu. Więc jeżeli nie dostaną informacji zwrotnej polegającej na tym, co zrobili dobrze, a nad czym mają pracować, to niestety zostaną sami. I dlatego właśnie nasza propozycja polegająca na informacji zwrotnej ma teraz sposób szczególny sens, żeby dawać informację polegającą na tym, co zrobiłeś dobrze, co zrobiłeś źle i jak masz to poprawić. To nie zawsze musi się kończyć oceną, chociaż oczywiście mamy taką potrzebę i taką nawet konieczność, żeby postawić ocenę wyrażoną stopniem, ale pamiętajmy o tym, że zanim to zrobimy, powinniśmy poczuć, to znaczy dać uczniom też to właśnie poczucie bezpieczeństwa. Co ja rozumiem tutaj pod tym punktem, dać poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim naprawdę będzie informacja zwrotna będzie skuteczna, jeżeli uczeń będzie wiedział, że nauczyciel chce mu pomóc, że nauczyciel nie chce go przyłapać na tym, co on zrobił, co uczeń zrobił źle, że chce mu towarzyszyć w tej drodze i właśnie z tego względu, żeby dać mu taki komunikat i żeby uczeń nam uwierzył, że my mu towarzyszymy, musimy zacząć od tego, żeby docenić to, co zrobił. I ta podmiotowość, o której tutaj piszę, o której ja tutaj napisałam na slajdzie, jest ważna. Widzę to w takim kontekście, żebyśmy pomyśleli o tym, żebyśmy pamiętali, komu dajemy tę informację zwrotną. Sama informacja zwrotna, którą czasami wydaje nam się, że dając stopień, dajemy informację zwrotną. Stopień jest naprawdę bardzo taką bezpostaciową informacją, której tylko wiem, że czegoś nie udało mi się zrobić, na przykład jeżeli dostałem czwórkę. Natomiast wtedy, kiedy dajemy informację zwrotną teraz, w szczególności teraz, kiedy mamy to nauczanie zdalne, pamiętajmy o tym, żeby pamiętać, komu dajemy te informacje. Czyli naprawdę nawet myślę, że byłoby cudownie, jakby udało nam się nawiązać do czegoś, do jakichś umiejętności wcześniejszych uczniów, żeby pamiętać o tym, co się wydarzyło przed, żeby nawiązać do tego, troszeczkę zaciągnąć z tego, co już zbudowaliśmy, żeby uczeń też mógł tę informację zwrotną dla siebie wziąć. Ważne, żeby ta informacja była wsparciem dla ucznia, ważne, żeby ona rzeczywiście z jednej strony właśnie doceniała to, co uczeń zrobił i żebyśmy nie próbowali go przyłapać na tym, że czegoś nie zrobił, bo naprawdę mogło tak być, że w zdalnym nauczaniu uczeń rzeczywiście nie miał internetu, rzeczywiście zerwało mu połączenie, rzeczywiście nie udało mu się zalogować gdzieś na jakąś skrzynkę. W związku z tym rzeczywiście musimy o tym pamiętać, że mogło tak być, że gdzieś coś mu się nie udało zrobić. Kolejna sprawa, bardzo trudna. Informacja zwrotna ma wtedy sens, jeżeli ją dajemy jak najszybciej. Jeżeli informacja zwrotna jest już po kilku dniach udzielona, no to nie mówię, że ona jest nieskuteczna, ale ona niestety wtedy traci swoją moc. Dobra informacja zwrotna to, my tak czasami żartujemy, że to jest świeża informacja zwrotna. Jak już informacja zwrotna jest nieświeża, to zaczyna być po prostu dużo mniej efektywna. I chciałabym troszkę się też podzielić właśnie swoimi doświadczeniami odnośnie tego, jak ja robię informację zwrotną. Ja muszę powiedzieć, że właściwie w tej chwili
to, co zrobiłam przed zdalnym nauczaniem, to, co było dla mnie ważne, to żeby właśnie dawać informacje zwrotne do takich prac, gdzie czułam, że to jest rozwojowe dla uczniów, to muszę powiedzieć, że w tej chwili to bardzo mocno procentuje. To, że moi uczniowie są nauczeni tego, że po prostu ja im tę informację zwrotną daję, oni wiedzą, jak ją odbierać, wiedzą, że ta informacja często właśnie nie jest wyrażona stopniem i też dzięki temu jest coś, co dla mnie jest bardzo satysfakcjonujące, nie dopytują, czy proszę pani, a czy to będzie na stopień, tylko rzeczywiście starają się wziąć dla siebie coś, co z tej informacji wynika i w jaki sposób się rozwinąć. Teraz, kiedy mamy tą sytuację, kiedy wiele rzeczy się zmienia, to bardzo mocno sprawdza mi się to, żeby pytać uczniów o to, jak oni też sobie wyobrażają tę informację zwrotną, co jest dla nich wartościowe, co im się przydaje. Pytam ich na przykład na początku lekcji, z czym sobie dobrze poradziłeś, już po tym, jak oni przeczytali moje informacje zwrotne, z czym sobie poradziłeś, co twoim zdaniem już umiesz dobrze, nad czym musisz pracować. O tym rozmawiamy podczas lekcji i bardzo mnie to cieszy, że wtedy, kiedy oni dostają ode mnie takie naprawdę szczere informacje zwrotne, to również oni szczerze potrafią mi powiedzieć, co jest dla nich wspierające i co im pomaga w uczeniu się. Ten ostatni punkt, który oczywiście jest, wydaje się taki bardzo oczywisty, to znaczy nieważne w jaki sposób techniczny będziemy to robić, ważne jest to, żebyśmy po prostu jednak jak najczęściej dawali te informacje zwrotne. Ja uważam nawet, chociaż nie wiem, czy wszyscy się ze mną w tej kwestii zgodzą, ale żebyśmy mieli rzeczywiście tutaj w tej sytuacji zdalnego nauczania jak najlepszy obraz tego, co uczniom się po prostu udaje zrobić, to warto jest chociaż krótkim takim doceniającym komentarzem, jakąś jedną wskazówką obdarzyć każdą jedną pracę, ale warto się też z uczniami umówić na to, które te prace będziemy oceniać, bo będzie też część prac, które na przykład robimy podczas lekcji na takim spotkaniu online, więc możemy się również tym podzielić, mogą dzieci pokazać to, co robią. Ja najczęściej udzielam informacji zwrotnych poprzez tryb komentarza. Ja konkretnie, już tutaj nie chciałabym w jakiś sposób szczególny mówić, czy to jest lepszy, czy to jest gorszy sposób, ale ja pracuję na Google Classroom, w platformie Google Suite mamy taką opcję, w której jest, właściwie Google Classroom jest niczym innym jak dyskiem takim wirtualnym, gdzie uczniowie zamieszczają swoje prace i tam można w trybie recenzji udzielać uczniom informacji zwrotnych jako komentarze do pracy, ale można też robić to w taki sposób, że możemy po prostu krótką informację zwrotną w postaci dwóch gwiazd i jednego życzenia udzielać pod pracą. Nie musi to być zawsze na pracy. Ja jestem nauczycielem języka polskiego, więc staram się jednak, żeby tutaj jak najwięcej tych informacji bezpośrednio na tekście było. Więc rzeczywiście polecam taki sposób. Natomiast jakie jeszcze mogą być formy? Z całą pewnością tutaj najważniejsze, właściwie no, mogą to być, czy Microsoft Teams może być taka platforma, czy nawet po prostu, jeżeli nie mamy dostępu do żadnego z pakietu takiego szerszego, no to jakikolwiek dysk, gdzie uczniowie będą mogli docierać i przeczytać potem te nasze informacje zwrotne. Chciałabym kilka słów powiedzieć o samoocenie i ocenie koleżeńskiej za chwilę. Dosyć problematyczne jest, czy też nawet powiedziałabym, sztuczne rozdzielanie informacji zwrotnej od samooceny i od oceny koleżeńskiej.
Ponieważ tak naprawdę i samoocena, i ocena koleżeńska to jest to samo, to też jest forma informacji zwrotnej, o w ten sposób powiedzmy. I to, co jest tutaj najważniejsze i tak samo jest ważne przy informacji zwrotnej, którą udziela nauczyciel uczniowi, to, że zanim zaczniemy takiej informacji zwrotnej udzielać, to ważne jest to, żeby praca, którą zadajemy uczniom, żeby ona miała kryteria. To znaczy, żeby uczniowie dokładnie wiedzieli, jak mają tę pracę wykonać. Może to być wpis, najlepiej, żeby to było spisane w postaci punktów, żeby mogli sobie uczniowie sprawdzać, czy zrealizowali wszystkie kryteria. I później nasza informacja zwrotna jest dokładnie odnosi się do kryteriów. Tak samo uczniowie wtedy, kiedy robią swoją samoocenę, mogą sprawdzić, czy udało im się coś zrobić, jeżeli mają te kryteria i do tych kryteriów się odnoszą. Żeby samoocena w ogóle mogła mieć miejsce, to tak samo w nauczaniu zdalnym, jak i w nauczaniu takim stacjonarnym, z całą pewnością uczniowie po prostu, jeśli byśmy powiedzieli, że wy musicie się sami oceniać, musicie o to zadbać, to prawdopodobnie nic by się nie wydarzyło. Byłoby to bardzo takie optymistyczne, gdybyśmy założyli, że uczniowie to zaczną robić sami z własnej woli. W związku z tym warto jest po prostu zaplanować taki czas i motywować do tego, żeby uczniowie to robili. Możemy to robić za pomocą, zachęcać ich do tego, żeby stosowali technikę świateł w postaci trzech kolorów, zielonego wtedy, kiedy jest spełnione kryterium, żółtego, jeżeli mam wątpliwości, natomiast czerwonego wtedy, kiedy czuję, że dane kryterium jest niezrealizowane. I żeby ta samoocena rzeczywiście była wprowadzana żeby jak najefektywniej, żeby nam się to udało, to rekomendujemy to, żeby to była po prostu samoocena, żeby zaczynać od małych prac, od tego, żeby uczniowie się mogli zmierzyć z małymi zadaniami. I samoocena nie powinna mieć wpływu na stopień wystawiany przez nauczyciela. Tutaj czasami się tak zdarza, że widzimy, że na przykład nauczyciel pyta o to, czy... No to na jaką ocenę ty byś się ocenił i to jest jakby potem kluczowa rzecz w przypadku tego, jaką uczeń dostanie ocenę. Sama ocena musi odnosić się tylko i wyłącznie do kryteriów, a nie ma polegać na tym, że na przykład no to ja wszystkiego nauczyłem się na piątkę. Ja bym teraz, udało mi się chyba zmienić slajd na ocenę koleżeńską. I tutaj właściwie bardzo, bardzo podobna sprawa. Też zaczynajmy od pracy z kryteriami, bo to jest kluczowa sprawa. Też czasami wtedy, kiedy rozmawiam z nauczycielami i mówię o ocenie koleżeńskiej, to zdarza się, że nauczyciele mówią o tym, że no tak, my to robimy, robimy to w taki sposób, że uczniowie sobie nawzajem sprawdzą, przydzielą punkty i postawią ocenę. Zupełnie nie o to chodzi. Znowu jest dokładnie ta sama sytuacja, jak mówimy o informacji zwrotnej od nauczyciela, czy takiej informacji zwrotnej, którą sam sobie mogę wystawić, czyli o samoocenie. Ważne jest to, żeby odnieść się do wszystkich kryteriów, na ile udało się zrobić mi i zrealizować to kryterium. Bardzo ważne jest to, żeby wtedy, kiedy wprowadzamy ocenę koleżeńską, żeby pracować w atmosferze życzliwości, w atmosferze bezpieczeństwa. Ja proponując uczniom ocenę koleżeńską, zaczynam najczęściej od tego, żeby ich zachęcić do tego, żeby powiedzieli sobie coś pozytywnego uczniowie nawzajem. Potem zaczynają się pojawiać rzeczy, które też są wskazówkami. Ja zauważyłam, że uczniowie dużo lepiej i dużo, dużo tak w bardziej efektywny sposób przyjmują taką ocenę, którą udzielił im kolega czy udzieliła koleżanka, ponieważ to jest no bardzo takie bliskie im, to co ktoś inny powiedział i to co jest taką sugestią. Ważne jest to, żeby właśnie nie była na ocenę. Ja tutaj mam kolejny slajd, który pokazuje to, jak ja robię taką ocenę koleżeńską w sposób zdalny. Akurat tutaj wykorzystuję do tego taki na Classroomie właśnie taką formę
której uczniowie mogą udzielać odpowiedzi w taki sposób, żeby wszystkie odpowiedzi były widoczne dla pozostałych i pozostałe dzieci mogą również komentować to, co zostało powiedziane. I to jest akurat taki wycinek, wybrałam go dosyć przypadkowo, ale jest ważne tutaj to, bo chciałam pokazać, że jak różnie dzieci do tej oceny koleżeńskiej podchodzą. Pytanie było takie dosyć banalne, my uczyliśmy się akurat wtedy formułować argumenty, no i poprosiłam o to, żeby odpowiedzieli na ten temat, czy warto wychodzić z domu podczas kwarantanny. Ten temat został, w jaki sposób tutaj udzielona odpowiedź. I uczniowie pozostali z klasy, odnosili się. To, co mi się tutaj bardzo podoba i to, co widać też bardzo wyraźnie, i ja też dzieci za to bardzo mocno doceniam, że oni się odnoszą bardzo do kryteriów, a więc w tym przypadku kryteriami było to, że ten argument jako taki ma się odnieść do tezy, ma mieć uzasadnienie, ma mieć słówko ponieważ albo dlaczego, dlatego, i to widać bardzo wyraźnie w tej pierwszej ocenie, która tutaj się pojawiła, koleżeńskiej. Taka ocena, która, podkreślam, nie jest stopniem, tylko jest informacją zwrotną, zawierającą odniesienie do tego, na ile zostały zrealizowane kryteria. I ten ostatni, i ta ostatnia informacja, ta trzecia, której też uczeń zastosował formę dwóch gwiazd i życzenia, wtedy kiedy każda z tych gwiazd jest... Gwiazda oznacza coś pozytywnego, coś, co chcę docenić, czyli dwie rzeczy, które zasługują na docenienie, i życzenie, jedna rzecz, która być może mogłaby być wskazówką, i tutaj jedna gwiazda, czyli jedno docenienie, to argument zawiera uzasadnienie, druga gwiazda jest słówko ponieważ, a trzecia gwiazda, a co sądzisz o na przykład robieniu zakupów i wyprowadzaniu psa. Takie było życzenie, czyli gdzieś ktoś dostrzegł, że można było to jeszcze to uwzględnić. Bardzo ważne w zdalnym nauczaniu jest to, żeby dzieci też widziały i mogły śledzić cały ten swój proces edukacyjny. Wtedy, kiedy chodzą do szkoły, wtedy, kiedy pracujemy w szkole, jest to stosunkowo łatwe, ponieważ najczęściej dzieci też prowadzą swoje zeszyty i widzą to wszystko, co robiły i w jaki sposób, czego się nauczyły, w jaki sposób mogą się do tego odnosić. Natomiast zachęcamy też do robienia portfolio, jeśli w szczególności wtedy, kiedy Państwo korzystacie z elektronicznych form i wtedy, kiedy dzieci po prostu pracują gdzieś na jakimś dysku zdalnie, to warto mieć taką e-teczkę, zachęcamy do tego, żeby to była taka wirtualna teczka z pracami ucznia, tam gdzie on będzie mógł sięgnąć sobie do tego, co mu się udało zrobić. W tej teczce powinny być zarówno jego prace, jak też informacje zwrotne od nauczyciela, czy oceny koleżeńskie, czy samooceny, po to, żeby mógł sobie przejrzeć, zobaczyć, wyciągnąć z tego wnioski i też zaplanować pracę swoją na przyszłość. Bardzo ważne w kwestii e-portfolio jest też to, żeby uczniowie też zobaczyli, jaką drogę przeszli. Na pewno będzie to trudne teraz, kiedy nauczamy zdalnie i teraz, kiedy myślimy o tym, żeby przede wszystkim jakby no zrealizować te różne zadania, jest tego dużo. I może tak się zdarzyć, że wśród tylu różnych zadań gdzieś to nam ucieknie, gdzieś uciekną te poszczególne prace. Zachęcamy do tego, żeby już teraz pomyśleć o tym, żeby to znajdowało się w jakimś jednym miejscu. Można to zrobić właśnie zakładając jakiś katalog, czy jakiś swój no, katalog, folder gdzieś na wirtualnym dysku. My też polecamy taką aplikację, jaką jest chociażby Padlet, wtedy kiedy kilka rzeczy można sobie przypiąć do jakiegoś miejsca, żeby można było to zobaczyć. To, do czego także szczególnie namawiamy i ja osobiście to robię, to nie rezygnować z tego, co robiliśmy do tej pory. Ja robiłam OK zeszyt i bardzo mocno mi się sprawdzał OK zeszyt w czasie pracy stacjonarnej. Może się wydawać, że to jest jakaś bardzo trudna idea, coś, co jest trudne do prowadzenia, natomiast podstawowymi elementami tego OK zeszytu są cztery elementy, czyli cele i kryteria do lekcji i zadań,
notatka uczniowska, informacja zwrotna do pracy i podsumowanie ucznia w formie refleksji. Ja dzisiaj nawet na lekcji prosiłam dzieci o to, żeby wpisywały refleksje do swojego zeszytu i pokazywały mi albo zdjęcia, albo wysyłały swoją refleksję. Tutaj jest taki przykład takiego portfolio, właściwie to jest zestawienie różnych rzeczy, które robiły dzieci w swoim OK zeszycie i wysyłały mi zdjęcia do tego. Ja, ponieważ OK zeszyt zakłada to, że uczeń jest autorem swoich notatek, to nie ja im proponuję to, jak oni mają zapisać, tylko to oni decydują o tym, co mają, w jaki sposób mają to zapisać, co im będzie pomagało się uczyć, to dzieci mi wysyły też różne swoje notatki, tutaj akurat co uważają za najważniejsze w Quo Vadis. I tak jest, niektórzy zrobili to w postaci map myśli, tak jak widać, w postaci chmurek, w postaci punktów. Niektórzy też zrobili to elektronicznie, ale korzystając z takiego narzędzia, jakim jest Padlet, możemy te różne rzeczy podpiąć i to może być widoczne. To może być też widoczne, w szczególności wtedy, kiedy właśnie chcemy, żeby dzieci prowadziły te swoje OK zeszyty i żeby pokazywać, żeby mogły się też chwalić, żeby mogły świętować to, że zrobiły jak najlepiej umiały te swoje notatki. I to też, o czym bym chciała powiedzieć, to zachęcamy do tego, że nawet jeżeli ktoś do tej pory nie prowadził OK zeszytu, to że można to spróbować zrobić właśnie dlatego, że to też bardzo mocno ułatwia. Dzieci mogą same też właśnie sprawdzać to, czego się nauczyły, więc zachęcam do tego. No może się wydawać właśnie, że to gdzieś w jakiś sposób nam komplikuje, natomiast ja uważam, że warto to robić i warto... warto zachęcać. Mam mikrofon. Warto zachęcać do tego, żeby uczniowie te swoje OK zeszyty prowadzili. Ja tylko tak na podsumowanie powiem, że rzeczywiście moi uczniowie po prostu pierwsza rzecz, którą jak żeśmy się spotkali, to zapytali, czy będziemy dalej pracować w OK zeszytach, więc ja uważam, że naprawdę warto z dziećmi rozmawiać na ten temat i jeżeli mają taką potrzebę, to im to proponować. Dobrze. Czy ja mogę też już... Dzięki. Tak? Proszę cię bardzo. Mogę też... Mam nadzieję, że mnie słychać, nie będzie mnie widać, tak jak pojawiła się prośba. Takie pytanie, jak pogodzić ocenianie kształtujące z koniecznością wystawiania stopnia na koniec semestru, czy dotychczas wystawionymi stopniami? Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć w tym wypadku, to jest to, że to nie jest czas na robienie rewolucji, czyli na zmiany tego, co się do tej pory wydarzyło. Nie robimy rewolucji w ocenianiu, ponieważ żeby takie rzeczy zrobić, powinniśmy informować dobrze rodziców, informować dobrze uczniów. Tego nie ma w tym momencie możliwości zrobić. Mamy część uczniów, którzy będą uczestniczyć w naszych zajęciach, część będzie mniej chętnie w tym uczestniczyć. Trudno jest nam zupełnie zmieniać strategię działania, ale jeżeli ktoś już w tej chwili korzystał z oceniania kształtującego, to na pewno warto utrzymać dotychczasową strategię działania, czyli strategię dotychczasową kompromisu między ocenianiem kształtującym i sumującym na koniec roku. To, o czym była przed chwilą mowa, czyli można wykorzystać do oceny portfolio. Jeżeli ktoś z tego korzystał, używał tej aplikacji, to będzie to korzysta. Jeżeli chodzi o inne możliwości, osoby, które do tej pory z uczniami negocjowały ocenę, prosiły ich o podanie swojej propozycji oceny końcowej, to nadal może być dobra strategia wystawiania oceny końcowej. Jeżeli ktoś to robił, niech to kontynuuje. Co dalej? Jaką jeszcze strategię? Dwie strategie, które w tej chwili są tutaj omówione, czyli strategię osiągania sprawności i strategię
wybrania tablicy osiągnięć to są takie rzeczy, które ja stosuję w swojej praktyce. Uczę różnych przedmiotów i tak na informatyce czy na etyce, gdzie tych umiejętności, sprawności jest stosunkowo mniej, uczniowie po prostu starają się pokazać, że osiągnęli pewną sprawność, pewną umiejętność. W trakcie lekcji różnymi bardzo metodami i każde osiągnięcie sprawności ja sobie odnotowuję i dzięki temu potem mogę spokojnie wystawić ocenę końcową. Uczę również fizyki tam, gdzie pojawia się taka sytuacja, że na każdej w zasadzie lekcji mamy zupełnie inne wymagania, zupełnie inne punkty podstawy programowej i w tym momencie z tego możemy skorzystać w taki oto sposób, że każdą umiejętność opanowaną przez ucznia mogę spokojnie w tablicy osiągnięć zapisywać. W momencie, kiedy podsumowujemy pracę, możemy z tej, tak, wypisać elementy w tej tablicy osiągnięć tych sporej ilości osiągnięć, które uczeń pokazał, zrealizował. Może to być zarówno przez ocenę jego zadań, które zrealizował, jak i z drugiej strony przez metody sprawdzianów realizowanych online. Jak odnieść się do pracy niesamodzielnej? Moim zdaniem w sytuacji nauczania online dosyć łatwo jest rozpoznać pracę niesamodzielną. Wydaje się nawet, że przynajmniej z mojego doświadczenia wynika tak, że nawet łatwiej jest rozpoznać pracę niesamodzielną od pracy samodzielnej ucznia, choćby dlatego, że dosyć łatwo jest odszukać w internecie to, co się pojawia, jeżeli uczniowie skorzystają z internetu. Jeżeli uczniowie korzystają z pomocy rodziców czy innych osób, to też to jest widać w trakcie ich pracy, jak choćby czas wykonania zadania. I wtedy należy oczywiście moim zdaniem zwrócić uwagę uczniowi na kwestię tego, czy pracuje on samodzielnie. Ważne jest, że udzielając informacji zwrotnej zamiast oceny, uczniowie mają znacznie mniejszą pokusę korzystania z pracy, wykonywania pracy niesamodzielnej, bo nie osiągają nagrody z tego tytułu, natomiast osiągają nagrody wtedy, kiedy pracują samodzielnie, bo doceniam ich umiejętności, to co robią. Udzielając im cały czas informacji zwrotnej, również w nauczaniu na odległość, tak w tym momencie to można wykonać. Tak? Jak udowodnić, czy praca jest niesamodzielna? Jeżeli jest ściągnięta z internetu, myślę, że to dosyć proste. Natomiast jeżeli jest to wykonana z pomocą innej osoby, to też kwestia jest naszej znajomości ucznia. Dalej, jeżeli ktoś rozpoczyna pracę z ocenianiem kształtującym albo w mniejszym stopniu korzystał do tej pory, sporadycznie korzystał z oceniania kształtującego, to dobrze by było skorzystać z dotychczas wystawionych ocen. O co chodzi? No, każdy z nas już jakieś oceny powinien mieć wystawione, jeżeli korzystał, jeżeli wystawiał stopnie tradycyjne i może z nich zaproponować ocenę końcową. Jeżeli uczeń z tą oceną by się nie zgadzał, można mu dać możliwość na przykład wykonania pracy projektowej i przedstawienia tego swojego projektu pozostałym uczniom. Jeżeli jest to praca projektowa z nowym materiałem, taką metodą mini projektu wykonaną, czyli korzystamy z tego projektu w krótkim czasie, no to w tym momencie, w tygodnia na przykład, dając czas tygodnia na przygotowanie takiego projektu, mamy możliwość ocenienia aktywności, czy uczeń to wykonał. Czyli dopuszczamy możliwość poprawiania oceny przez projekty. Możemy też korzystać
o metody oceniania aktywności uczniów w czasie naszych zajęć, zwłaszcza jeżeli prowadzimy zajęcia metodą nauczania online, czyli nauczania zdalnego, kiedy i my, i uczniowie jesteśmy w danej chwili cały na lekcji wspólnie, tyle że wirtualnej, no to w tym momencie również mamy możliwość oceniania aktywności. Są też tacy nauczyciele, którzy produkują bardzo radykalne rozwiązanie, czyli w tym momencie postawić już tylko i wyłącznie oceny, bardzo dobre oceny celujące. I tak, nie tutaj tak, wymieniam dwóch nauczycieli, przykładowo Jarosława Szulskiego, Marcina Stiburskiego, to są te osoby, które rzeczywiście takie propozycje postawiły, żeby w tym momencie stawiać już tylko i wyłącznie oceny celujące i oceny bardzo dobre. Chwilę czekamy na następny slajd, widzę. W tym momencie stawamy przed problemem zmian dotyczących naszych przepisów, czyli jak odnieść się do naszego dotychczasowego WSO, tak, czy do naszego statutu szkolnego, jak mamy tutaj do czynienia, co mamy tutaj do czynienia z wystawianiem ocen. No, wszystko zależy trochę oczywiście od tego, jak ten statut, jak ten, jak to było wykonywane wcześniej. Chodzi nam, o co by tutaj istotnie chodziło? Chodziłoby nam o sytuację taką, że w statucie możemy mieć zapisane na przykład wystawianie określonej ilości ocen. No i w tym momencie, no właśnie tak widzę to pytanie, jeżeli mamy konieczność wystawienia takich ocen, to musimy je w jakimś sensie wystawić, ale rozporządzenie daje nam tutaj furtkę. Tą furtką jest to, że w rozporządzeniu mamy ustalić na nowo zasady, dyrektor ma ustalić zasady we współpracy z nauczycielami, zasady informowania uczniów i rodziców o ich postępach oraz ustalania ocen. To jest bardzo istotna informacja, tak? To mamy możliwość zmiany, bez konieczności zmian statutu daje nam to rozporządzenie, które jest aktem wyższym. Proszę zwrócić uwagę tutaj też, jak wygląda samo ocenianie, osiągnięcie edukacyjne, jak ono wygląda w przepisach prawa. Jeżeli mówimy o ocenie takiej semestralnej, końcowej, to jest to osiągnięcie, porównanie do podstawy programowej i porównanie opanowanych umiejętności do przygotowanych przez nas programów. Dyrektor może w takim razie nam pozwolić stosować nieco inne metody w związku z tą sytuacją. Proszę pamiętać też, że ustawa jest aktem jeszcze wyższego rzędu niż rozporządzenie, a zatem też daje nam takie możliwości. Możemy powiedzieć, poinformować, nauczyć dyrektora, także rodziców i uczniów, że zmodyfikujemy nieco nasz sposób działania i będziemy mogli te zmieniać. Ta ustawa, którą tutaj cytuję, to jest akt obowiązujący, to nie jest akt cofnięty, także nadal obowiązuje nas te elementy, mimo że nie jest to zapis prawa oświatowego, czyli nowej ustawy, to nadal jest to akt obowiązujący. Natomiast kolejna rzecz powinna dotyczyć tego, czym jest ocena bieżąca, jak ona wygląda w przepisach prawa. I tutaj chciałbym też zwrócić, też odwołam się do ustawy o systemie oświaty, jak ona wygląda, żebyśmy zwrócili uwagę, jakie elementy oceny są ustanowione w zasadach, w przepisach. Mamy takie elementy, przepraszam, cofnę się. Mamy tych punktów 6, tak, żeby one były czytelne, podzieliłem je na dwa slajdy, przeczytam w tej chwili całość. Czyli pierwszy punkt naszej, tak, mówi nam o tym, że ocena ma informować ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ma informować
o poziomie osiągnięć edukacyjnych. To jest pierwszy element oceny. To daje nam zarówno stopień, jak i ocena kształtująca informuje informacje o poziomie osiągnięć. Ale to jest tylko pierwsza z funkcji oceny, pierwszy z elementów oceny. Drugi element oceny to jest udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć. To jest wprost prawie powiedziane o informacji zwrotnej od nauczyciela. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnej pracy. To jest punkt trzeci naszej ustawy. Te elementy dają nam dobrze informacje o tym, czym je, tak, odnoszą nas do oceniania, tak, do oceny kształtującej. Pokazują nam ocenę kształtującą jako tą właściwą ocenę, pełną ocenę zgodnie z naszymi przepisami prawa, więc warto przynajmniej uzupełnić, co najmniej uzupełnić ocenę podawaną jako stopień oceną kształtującą, jeżeli ktoś do tej pory tego nie robił. Proszę zwrócić też uwagę na to, że funkcją oceny jest motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, ale też dostarczanie rodzicom informacji o postępach ucznia i dostarczanie takich informacji nauczycielom. Kolejna rzecz, która się pojawia, umożliwić nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy dydaktycznej. Czyli cały proces oceniania musi znów wrócić do nas jako do osoby, która uczy. Dlatego jeżeli mamy zmodyfikować, a mamy w tej chwili szansę zmodyfikować nasz sposób działania, odejść od oceniania prac, testów na rzecz dawania uczniom informacji o ich postępach. Dlaczego? Dlatego, że oni nie są obecni wśród nas, nie zawsze są w stanie wszystkiego wysłuchać, więc w ten sposób można byłoby pracować. Zmieniać swoje sposoby działania. Chciałbym w tej chwili spokojnie przekazać głos pani Danucie. Myślę, że ona zakończy całość. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję ci, Leszku. Słuchać mnie, mam nadzieję. To słuchajcie, po pierwsze chciałam nas pochwalić, dlatego że będziemy o czasie, mimo tych wszystkich kłopotów. To jest to niesamowite po prostu. Ale chciałam zakończyć tym, jakie rady, jak sugestie dla was takich, tutaj sześć zrobiłam. Po pierwsze, nie dać się różnym interpretacjom przepisów. Po prostu przychodzą i mówią, że tak ma być i tutaj ma być tyle ocen, coś ma być zrobione. Trzeba przeczytać to i zobaczyć, że wcale tak nie jest. Czyli, że po prostu, jeżeli będziemy, to drugi punkt, jeżeli to razem z nauczycielami i dyrektorem powiemy, my to będziemy robić w ten sposób, to po prostu nam nie podskoczą, po prostu będziemy robić zgodnie, bo jak powiedział Leszek, te wszystkie poprzednie te zapisy, które są i w ustawie i w rozporządzeniu, są dla nas korzystne. Zresztą MEN, popatrzcie teraz, MEN to zrobił w ten sposób, że on też widzi, że to się nie da. W związku z tym właściwie o jednej rzeczy tylko mówi, o dwóch rzeczach mówi, o monitorowaniu i o sprawdzaniu efektów chyba, czy coś takiego. To są dwie rzeczy, które my możemy robić dowolnie. Dlatego warto by było to razem z nauczycielami zrobić. To nie oznacza, że na każdym przedmiocie trzeba to robić tak samo, jak na fizyce i na etyce, troszeczkę może inaczej, dlatego, bo specyfika przedmiotu jest inna. Co jest ważne, to trzeba poinformować uczniów i rodziców. Jeżeli oni nie będą wiedzieli, o co chodzi i będą się denerwować, to wtedy oczywiście ojciec będzie pisał swojemu synowi pracę po to, żeby miał dobrą ocenę na przykład. A jak będzie wiedział, jaki system przyjęliśmy, to możliwe, że wreszcie uczniowie zrozumieją, że ich oceniamy dlatego, żeby ich pomóc się im uczyć, a nie po to, żeby ich sprawdzić. Nie robić rewolucji, to już mówił Leszek chyba bardzo wyraźnie, że
no teraz podejmowanie jakichś kompletnych rewolucji może być trudne, choć możliwe. I następny punkt to jest, żebyście dbali o siebie. To wam bardzo życzę, dlatego że naprawdę nie, sprawdzanie i pisanie informacji zwrotnej po nocach na pewno wam nie służy. I nikt was do tego nie może zmusić. Róbcie tak, aby było dla waszych uczniów dobrze. Nie dla przepisów, ani nie dla dyrektora, tylko musicie mieć dobro ucznia przed własnymi oczyma. Jeżeli mu napiszecie na przykład bardzo długą informację zwrotną, to on jej w ogóle nie skonsumuje. Więc nie ma sensu tego robić. Lepiej po prostu odnieść się do kawałka tej pracy, i więc popatrzcie na to, co mówiłam na początku, że skrócone te formy, tylko żeby on miał informacje, jak ma się uczyć, bo o to chodzi w ocenianiu. Ma mu pomóc ocenianie się uczyć, a nie wypełniać jakieś przepisy. No i ostatnie to jest pytać uczniów. To trochę Agnieszka o tym mówiła, ale to jest bardzo istotne. Pytać uczniów, czy tak jak was oceniam, to wam to pomaga się uczyć, czy nie? Czy chcecie, żebym to robiła inaczej? Wtedy wciągniemy ich na jeden pokład i będą naszymi sojusznikami, a nie właśnie nie będziemy się bawić w policjanta i złodzieja, czego wam naprawdę nie życzę. No więc kończę tym myśleniem. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoją psychikę, o tą trudną sytuację. Wierzcie, że wielu rodziców i duża część społeczeństwa podziwia was, że sobie dajecie radę w tej trudnej sytuacji. I nie dajcie się różnym interpretacjom przepisów, tylko miejcie swój własny rozum. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nie wiem, czy mnie teraz słychać, ponieważ tutaj miał się jeszcze pojawić Jędrzej na koniec, natomiast też z racji tych problemów go gdzieś nam tutaj zniknął, więc bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Wszystkie materiały, nagranie webinarium i prezentacja do niego oraz wszystkie materiały, o których mówiła Pani Danusia, są na stronie bloga CEO, nagranie będzie od jutra. Tutaj jest adres www.blog.co.org.pl/edukacja zdalna i tam też będzie cała informacja o możliwości pobraniu zaświadczeń z udziału w tym webinarze, także zachęcam i zapraszam tam na stronę. Wszystkie pytania, które zostały tutaj bez odpowiedzi, też jeszcze się im przyjrzymy i będziemy starali się do nich odnieść, więc w tych materiałach na stronie bloga na pewno się one jeszcze pojawią. Także bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, mimo tych problemów technicznych, które są czasem od nas niezależne. Niestety teraz wszyscy są w internecie i jest po prostu taki tłok i korek, że się tam czasem trudno odnaleźć. Dobrej nocy życzę i dziękuję bardzo.